Piątek, 21 października, minęła 13. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Nie będzie śledztwa w sprawie czarnego protestu. Po zawiadomieniu Solidarności szef MON-u zarzuca Platformie działalność przestępczą w związku z przetargiem na Caracale. Katowicki holding węglowy chce zmian w układzie zbiorowym, w tym zawieszenia większości górniczych świadczeń. Czas na wiadomości. Zapraszamy. Na początek decyzja śledczych z Gdańska. Tamtejsza prokuratura postanowiła nie wszczynać śledztwa w sprawie bezprawnego wykorzystania znaku Solidarności podczas czarnego protestu kobiet z 3 października. Zawiadomienie w tej sprawie złożył związek, ale jak ustalił reporter TOK FM, prokuratura nie dopatrzyła się w tym zmianie przestępstwa. Antoni Macierewicz zarzuca Platformie Obywatelskiej działalność przestępczą w związku z przetargiem na zakup dla wojska francuskich Caracali, zaś Platforma złożyła u marszałka Sejmu wniosek o powołanie komisji śledczej, która składałaby cały przebieg negocjacji w sprawie kupna tych śmigłowców. Zarówno za jej rządów, jak i obecnych rządów PiS-u. Przenosimy się na Wińską, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolina, prosimy o szczegóły. Zapytał Antoniego Macierewicza o komisję śledczą, której CPO rzecz dotyczy Caracali. Pozycja PO wyjaśni pełna rola w tym przypadku. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Niestety nie miałem możliwości brania udziału. Nie dopuszczano posłów opozycji nawet do głosu w tej sprawie. Także Ministerstwo Rozwoju zerwało negocjacje z Francuzami. To nie jest prawda. Ministerstwo Rozwoju nie zerwało. Pani informacje są nieprawdziwe, a może pani nie ma informacji, która chce z pani stroną w tej sprawie. Jak się zatem okazuje, prowadząco od roku negocjacje rząd PiS-u nie miał z negocjacjami nic wspólnego oraz ich nie zerwał, choć zostały zerwane. A PiS, dokładnie poseł Michał Dworczyk, już zawiadomił CBA, że to wszystko może być winą Platformy Obywatelskiej, precyzyjnie Tomasza Siemoniaka. Antoni Macierewicz już stawia mu zarzuty. Ta sprawa powinna być wyjaśniona do dna, zwłaszcza te zmiany, które pan minister Siemoniak dokonał w zamówieniach i warunkach technicznych, żeby dostosować warunki do już z góry wybranego modelu. To są działania przestępcze. Co na to były minister obrony tak oskarżany? Antoni Macierewiczu, czapka górę, więc przyjął metodę obrony przez atak, jak zawsze. Jeśli Antoni Macierewicz wie o jakichś nieprawidłowościach, powinien dawno temu je zgłosić. Tymczasem Antoni Macierewicz nie wyklucza, że jeśli śledztwo CBA będzie się przedłużać, to sprawą zajmie się komisja śledcza, oczywiście sprawą przetargu za czasów Platformy. O czym Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Pozbawiony przez Sejm immunitetu, Krzysztof Kwiatkowski nadal chce kierować Najwyższą Izbą Kontroli. Jak mówi, czuje, że to jego obowiązek, z którego nigdy go nie zwolnił. Jednocześnie Kwiatkowski zapewnia, że nie popełnił żadnego przestępstwa i chętnie odpowie na wszystkie pytania śledczy, które chcą mu zarzucić przekroczenie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. Konkretnie chodzi o konkursy na dyrektorów regionalnych NIK-u, m.in. w Rzeszowie. Państwo informuje, że moi pełnomocnicy już skontaktowali się z prokuraturą i zadeklarowali z mojej strony, że w każdym czasie niezwłocznie jestem gotowy stawić się w Katowicach celem złożenia wyjaśnień. Niezależnie od katowickiej prokuratury, także sam Kwiatkowski zwrócił się do Sejmu o pozbawienie go immunitetu, bo jak mówi, tylko skierowanie sprawy do sądu dało możliwość oczyszczenia się z zarzutów i liczy, że stanie się to szybko. Przypominam, że prokuratura stwierdziła, że w tej sprawie całość czynności już przeprowadziła, więc mam nadzieję, że najszybciej, jak to możliwe, będzie mogła skierować ten wniosek. Chodzi o wniosek do sądu. Słuchasz informacji TOK FM. Na nowej liście leków refundowanych mają znaleźć się substancje stosowane w leczeniu ciężkiej padaczki niemowląt oraz w terapii epizodów depresyjnych u dorosłych. Zgodnie z przedstawionym projektem, resort zdrowia chce dopisać do tej listy w sumie 131 leków, w tym 115 dostępnych ogólnie w aptekach. Potanie je też kilkadziesiąt środków już dziś refundowanych. Nowa lista zacznie obowiązywać od listopada, a do poniedziałku można jeszcze zgłaszać uwagi do zaproponowanego projektu. Sąd w Krakowie utrzymał areszt dla pochodzącego z Iraku doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Amer A. został zatrzymany na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na początku października. ABW twierdzi, że jego zachowanie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, nie podaje jednak żadnych szczegółów. Katowicki holding węglowy chce ograniczyć płace górników. Spółka stojąca na skraju bankructwa zaproponowała związkom zmiany w układzie zbiorowym, w tym zawieszenie większości świadczeń. Żeby
kozioł. Chodzi o m.in. tzw. kredkowe, czyli dodatek na zakup pomocy szkolnych, dofinansowanie na przejazd urlopowy, czy wreszcie zawieszenie wypłat 14 barwurek czy deputacji. Szczepan Kasiński ze Związku Zawodowego Sierpienia 80 mówi, że to niesprawiedliwe, że za błędy kolejnych zarządów holdingu mają płacić górnicy, tym bardziej, że w kopalniach KHW zarabia się najmniej. Górnik w Jastrzębskiej Spółce Węglowej według moich danych, moich wyliczeń zarabia około 1000 do 1500 zł więcej niż górnik katolicki holdingu węglowym, a jeżeli chodzi o kopalnie węglowe, to jest w granicach 500, może 600 zł. Rzecznik holdingu Wojciech Jaros nie chce rozmawiać o propozycjach zarządu. W tej chwili nie wypowiadam się niestety na żadne tematy finansowe. KHW jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W najbliższy poniedziałek do Katowic na spotkanie z zarządem przyjeżdża minister energii z Katowic. Grzegorz Kozieł, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 13.20. Pogoda. Z oknami pochmurno i mokro, deszcz popada niemal w całym kraju. W Białymstoku 5 stopni, w Lublinie 6, w Warszawie, Bydgoszczy, Trójmieście 7, w Łodzi 8, w Krakowie i Rzeszowie 9, w Szczecinie oraz w Poznaniu 10, a we Wrocławiu 11 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Według szacunków myśliwych na terenach leśnych żyje obecnie około 230 tysięcy dzików. Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że po okresie wiosenno-letnim liczba może być znacznie wyższa. Wyniki inwentaryzacji zostaną przedstawione 6 listopada bieżącego roku. Hryniewiecka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A przez Skype z nami dr Renata Minkowska, nacjonalny z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Konrad Szymański. A będziemy rozmawiać o szczycie Unii Europejskiej. Unii Europejskiej Polska reprezentuje premier Beata Szydło. Jeden z tematów podnoszonych przez szefów rządu Unii Europejskiej była kwestia migracji. Spodziewamy się poruszenia kwestii Brexitu i wystąpienia pani premier Theresa May, ale jest też sprawa polityki handlowej Unii Europejskiej, sprawa odrzuconej umowy CETA z Unią Europejską i Kanadą. Także dużo rzeczy w obszarze lepszego wyposażenia granicy zewnętrznej, istotnych dla, a także kształtowania bardziej ambitnych planów współpracy z krajami pochodzenia migracji i tranzytu. Ale również umówiliśmy się, że w grudniu Rada przedstawi wskazówki kierunkowo-legislacyjne dotyczące najbardziej kontrowersyjnego aspektu europejskiej agendy migracyjnej, jakim jest reforma systemu dublińskiego. Z polskiego punktu widzenia jest oczywiste, że Polska nie zaakceptuje żadnego mechanizmu, który by wprowadzał ponadnarodową, unijną kompetencję w obszarze zarządzania migracją czy zarządzania uchodźcami. Zgodnie z tak zwanym systemem dublińskim, za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada kraj Unii Europejskiej, którym uchodźca przekroczył unijną granicę. Oczywiście ona będzie miała wpływ na wspólny rynek, natomiast jeśli chodzi o różnego rodzaju umowy handlowe z państwami Dlatego, że każde negocjacje dotyczące jakiejkolwiek umowy handlowej z jakimkolwiek państwem trzecim ze strony Unii Europejskiej zawsze są trudne. Ja pamiętam negocjacje na przykład z Koreą Południową, to były też bardzo trudne negocjacje, bo też pojawiały się kwestie, czy nie zaleją nas zaraz auta na przykład koreańskie, jak w Szkanii, niskiej jakości powierzchni, sprzęt elektroniczny, zwłaszcza to były najbardziej jako trudne tematy. Okazuje się, że nic się nie stało, ziemia się nie rozstąpiła, nie zagrały kury anielskie, tylko po prostu dostosowaliśmy się wszyscy do tej umowy handlowej i jakoś ta umowa zadziałała. Więc wydaje mi się, że tutaj też jakby ta umowa z Kanadą, ona jest oczywiście dużo trudniejsza niż chociażby umowa z Koreą. Ona jest może trochę łatwiejsza niż TPIP, tak, czyli umowa
władze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj się zasadniczo chyba najbardziej boimy kwestii żywności modyfikowanej genetycznie, no i tego, co jest dozwolone w Kanadzie, która jest bardziej liberalna pod kątem różnego rodzaju regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, dotyczących kwestii właśnie bezpieczeństwa żywności i tak dalej. No to tutaj jest dużo trudniejsze. Unia Europejska jest w ogóle jednym z obszarów najbardziej na świecie chyba obwarowanych różnorakimi regulacjami dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa obywateli, różnie pojmowanego. I to bezpieczeństwo żywnościowe, to bezpieczeństwo dotyczące na przykład użytkowania różnorakich produktów i tak dalej. Ma być muzyka edukacyjna, pouczająca, z Biblii, oparta na prawdzie, łagodna, prawdziwa, a nie jakaś taka, że ktoś narzeka, że ktoś cierpi, że ktoś płacze, no bo to się udziela innym ludziom. Jest to złe świadectwo. To ma być dobre świadectwo. Dzisiaj nie mamy uśmiechać świętoszkowatą, ale po prostu mamy postępować normalnie jak ludzie, nie w formie też przepraszającej, że mamy się łasić. Ale nie możemy narzekać. Nie wolno narzekać.